zapraszamy fanów piłki nożnej do wysłuchania bajki. Mama Igora czyta książkożercy Jak zostać mistrzem świata. Dla fanów piłki nożnej Mistrzostwa Świata to prawdziwe święto. Na stadionach i przed telewizorami gromadzą się tłumy kibiców. Ludzie wywieszają flagi na balkonach, zakładają koszulki w barwach narodowych i malują twarze. Mocno trzymają kciuki za reprezentację swojego kraju. Janek zawsze ogląda wszystkie mecze i kibicuje polskiej drużynie. Chłopiec od dawna śledzi karierę ulubionych zawodników. Założył nawet specjalny zeszyt, do którego wkleja zdjęcia i artykuły na temat meczów. Reprezentacja naszego kraju jest niesamowita, powtarza wszystkim kolegom. Chłopiec zna nazwiska i pozycje wszystkich zawodników i pamięta wyniki najważniejszych meczów ostatnich lat. Janek gra w piłkę w klubie sportowym dla dzieci. Całkiem nieźle radzi sobie na boisku. Nigdy nie opuszcza treningów, chyba że jest chory. Na szczęście zdarza mu się to bardzo rzadko. Trener często chwali go za akcję pod bramką. Chłopiec chciałby w przyszłości zostać zawodowym piłkarzem. Gdy dorosnę, też dołączę do reprezentacji, marzy. Wystąpię na mundialu i zostanę królem strzelców. Kilka dni temu w Rosji rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Janek cieszy się, że w tym roku zobaczy polską reprezentację w akcji. Już wkrótce mecz z Senegalem, a trochę później z Kolumbią. Chłopiec mocno trzyma kciuki za zwycięstwo Polaków. Nie może się już doczekać momentu, gdy na boisko wyjdzie kapitan drużyny. Znowu pokaże, co potrafi i myśli. Drużyna Janka też przygotowuje się do meczu. Rozegra go już jutro. Przeciwnikami mają być starsi koledzy z innego klubu. Chłopiec trochę się denerwuje, czy poradzi sobie jako skrzydłowy. Dopiero od niedawna gra na tej pozycji. Ich obrońcy są tacy szybcy, skarży się tacie. I w dodatku wszyscy są ode mnie wyżsi. Trudno będzie ich wyminąć. A jeśli nie dam rady? Martwisz się, że sam jesteś drobny i niski? Pyta tata. Chyba wiem, co na to poradzić. Przynieś mi szybko swój zeszyt ze zdjęciami piłkarzy. Opowiem ci o czymś, co na pewno cię zainteresuje. Chłopiec pędzi do swojego pokoju. Dobrze wie, że słowa taty to zapowiedź ciekawej historii. Tata od lat interesuje się piłką nożną. Zna mnóstwo szczegółów na temat życia najlepszych polskich zawodników. Tata bierze zeszyt i wybiera jedno ze zdjęć. Wielu z najlepszych piłkarzy też było kiedyś niewysokimi i lekkimi chłopcami, mówi. Niektórzy byli niżsi od kolegów ze swoich drużyn. Janek ogląda zdjęcia z dzieciństwa swojego ulubionego zawodnika. Chyba jesteśmy podobnego wzrostu, zauważa. Wzrost czy wygląd nie mają w piłce nożnej żadnego znaczenia, dodaje tata. Każdy z twoich ulubionych piłkarzy już jako dziecko regularnie trenował. Uczyli się szybko biegać i współpracować z kolegami z drużyny. Zajmowali różne pozycje na boisku, żeby sprawdzić, na której z nich grają najlepiej. Dzięki temu robili szybkie postępy i odnosili coraz większe sukcesy. Nawet sam kapitan polskiej drużyny zostawał królem strzelców już w dzieciństwie, przypomina sobie chłopiec. To prawda, nasz kapitan od dziecka radził sobie dobrze na boisku, dlatego grał w coraz lepszych klubach. Do dziś świetnie strzela bramki, zwłaszcza głową. Kilka lat temu zdobył aż 5 goli w ciągu 9 minut. Bramkarz musiał być w szoku, zauważa Janek. Chciałbym kiedyś grać tak jak on, wzdycha. Tata kartkuje zeszyt, wybiera kolejne zdjęcie i pokazuje synowi. Zawodnik wydaje się na nim bardzo zmęczony. Żeby odnieść taki sukces, trzeba naprawdę ciężko pracować. Sam doskonale wiesz, że treningi potrafią być męczące. Od zawodowych piłkarzy wymaga się dyscypliny. Muszą przestrzegać diety i słuchać wskazówek trenera. Nie zawsze jest im łatwo. Janek przytakuje. To prawda, że bieganie za piłką może zmęczyć, ale ile daje radości. Każda udana akcja i gol potrafią cieszyć bardziej niż prezent gwiazdkowy. A czy słyszałeś, że jako dziecko nasz kapitan nie rozstawał się z piłką? Pyta chłopiec. Trener mówi, że podobno kopał ją nawet podczas obiadu. Jak to możliwe? Przecież nie wolno jeść na boisku. Tata śmieje się głośno. To dopiero byłby mecz. Wyobrażasz sobie, że zawodnicy wychodzą na murawę i jedzą tam zupę albo drugie danie i biegają z talerzami od bramki do bramki? Kibice pękliby ze śmiechu. Chłopiec chichocze przez chwilę. Taki mecz na pewno wszyscy by zapamiętali.
To jak było z tą piłką, pyta. Normalnie, twój ulubiony piłkarz miał ją cały czas przy nodze. Kiedy jadł obiad albo odrabiał lekcję, toczył piłkę pod stołem. Można powiedzieć, że ćwiczył podania do samego siebie. I jego mamie to nie przeszkadzało? Dziwi się chłopiec. Nie, pamiętaj, że jego rodzice sami byli sportowcami. Jego tata uprawiał judo, a mama siatkówkę. Oboje dobrze wiedzieli, czym jest sportowa pasja. To może ja też tak zacznę, proponuje Janek. Mogę turlać piłkę pod biurkiem w swoim pokoju. Wtedy nikomu nie będzie to przeszkadzało. Tylko nie wiem, czy dam radę skupić się na nauce. Możesz spróbować. To chyba nie jest takie trudne, jak się wydaje. Możesz też trenować z naszymi psami. Na pewno będą zadowolone. Jak to z psami? Pyta zaskoczony chłopiec. Przecież one nie potrafią kopać piłki. Ale chętnie za nią pobiegają i spróbują ci ją odebrać. Nie jeden piłkarz ćwiczył w ten sposób jako chłopiec swoje pierwsze dryblingi. Do dziś robi to nawet kapitan hiszpańskiego klubu Barcelona, Lionel Messi. Trochę się martwię, przyznaje Janek, bo akcje nie zawsze mi wychodzą. Ostatnio na treningu nie trafiłem do bramki. Piłka minęła ją o włos. Potem koledzy byli na mnie źli. To było trochę przykre. Nie powinni się tak zachowywać. W końcu jesteście jedną drużyną. Razem wygrywacie i razem przegrywacie. Każdy z was może czasem popełnić błąd. Nie zostanę piłkarzem, jeśli będę pudłować, skarży się chłopiec. Nieprawda, mówi tata. Nawet najlepszym zawodnikom zdarzają się gorsze dni. Ostatnio w meczu ligowym piłkarz nie trafił do bramki po raz pierwszy od ponad 3 lat. Mimo, że podczas rzutu karnego był przecież sam na sam z bramkarzem i zawsze uważnie obserwuje przeciwnika. Tym razem jednak piłka poleciała wysoko nad poprzeczką. Kibice na stadionie aż złapali się za głowy. Koledzy z drużyny nie mieli mu tego za złe? Spytał Janek. Nie, pomyłki zdarzają się przecież nawet najlepszym zawodnikom. Trener reprezentacji pomaga zawodnikom wyciągać wnioski nawet z błędów. Ja po spudłowaniu chyba wolałbym zejść z boiska, przyznał chłopiec. Tylu kibiców i taki pech. No widzisz, a zawodowych piłkarzy to nie zniechęca. Do końca grają najlepiej, jak potrafią. I w końcu strzelają gola. Janek zastanawia się przez chwilę nad słowami taty. Ma do niego jeszcze jedno pytanie. Czy kiedy nasz kapitan był chłopcem, też nigdy się nie poddawał? Tata odpowiada bez wahania. Nigdy, chociaż wtedy nie wszystko mu się udawało. Jedną porażkę szczególnie zapamiętał. Było to w czasach, gdy grał w młodzieżowej drużynie. To był bardzo ważny mecz. Klub miał powalczyć o mistrzostwo województwa. Najpierw jednak musiał wygrać ostatni mecz. Niestety rozgrywka zaczęła się fatalnie, od celnej bramki przeciwnika. Choć nasz kapitan starał się odrobić stratę, spudłował aż 6 razy. Długo martwił się z tego powodu, jednak nie zrezygnował z gry w piłkę. Zamiast tego jeszcze bardziej przykładał się podczas treningów. Tata zamyka zeszyt i oddaje go synowi. Nigdy nie wolno rezygnować. Kiedyś najbardziej znani piłkarze na świecie byli tylko chłopcami marzącymi o sportowej karierze. Dziś podziwiają ich ludzie w wielu krajach. Ich marzenia się spełniły, bo potrafili dobrze wykorzystać swój talent. Dlatego choć nie każdy może zostać i grać w reprezentacji kraju, każdy powinien brać przykład z wielkich sportowców. Janek uśmiecha się szeroko. Już się nie martwi, czy następnego dnia sobie poradzi. Jutro opowiem chłopakom to, co mi powiedziałeś. Na pewno im się to spodoba. A potem spróbujemy wygrać. Tata unosi kciuk do góry. Potem zerka na zegarek. Oho, pora włączyć telewizor. Zaraz zaczyna się kolejny mecz mundialu.